Znaczy. Nie, nie. Co pan zrobił? Co No, to jest? Gdzie jest końcówki. łysa? Końcówki Gdzie jest obcięte. łysa? No przecież to są Jakie końcówki obcięte. końcówki? No, Pan końcówki. widzę na łyso, nie? Siemaneczko, z tej strony Prolong, zanim zaczniemy z odcinkiem, pamiętajcie, żeby wstawić łapkę w górę, suba na kanale. I pamiętajcie też o tym, że dodałem teraz na Robloxie moją grupę i tam wbijajcie, bo mam nawet takie fajne koszuleczki jak tutaj, więc naprawdę serdecznie zachęcam. Jak ktoś kupi koszulkę, to pojawi się w następnym odcinku z pozdrowieniami, więc serdecznie zachęcam. I też jak ktoś kupi koszulki, albo na przykład właśnie spodnie, koszulki, różne tam są rzeczy, to będę zapraszał ludzi do Robloxa i będziecie mogli ze mną zagrać, więc naprawdę zachęcam. Dobra, dzisiaj widzowie zostaniemy fryzjerami na 24H, tak naprawdę zobaczymy, czy ktoś w ogóle przyjdzie do nas. Jestem ciekaw. W ogóle ja nic nie potrafię obcinać, więc jestem ciekaw w ogóle, czy to się uda. O! Ty! Pierwszy klient, dobra, udajemy. Dzień dobry. Dzień dobry, tutaj jestem naprawdę mega profesjonalnym fryzjerem. Jestem naprawdę mega Tak? profes. To się bardzo cieszę, bo bardzo właśnie niedługo się udam na ślub mojego zwierzęcia, będziemy właśnie się żenić i w ogóle. I chciałabym właśnie dzisiaj sobie przyprowadzić trochę włoski na białe, takie fajne, wie pan, żeby było takie super fajne i super wszystko. Tak, to jest naprawdę bardzo profesjonalne fryzjerstwo, więc tak naprawdę za takie coś będzie 1500 robuxów. A to zapłacimy, myślę, że po wtedy, nie? Po zapłacimy To teraz. nie, może być po, bo ja tak naprawdę, ja ogólnie mam mega dobry, to jest dobry fryzjer, więc tak naprawdę zachęcam tutaj, najpierw sobie usiąść, na przykład tutaj, proszę, zachęcam sobie tutaj usiąść, poczekać na chwileczkę, ja tu Dobrze. przygotuję maszynę i w ogóle, więc na razie niech czeka pani tutaj chwileczkę. Nie potrafię, ja nie wiem, co się teraz stanie, ale dobra. Liczę, że dobrze kliknę wszystko. Dobra, zapraszam, najpierw umyjemy włoski, może co? Umyjemy A włoski. jasne, do tej Zapraszam tutaj, o tutaj. dobrze. Tak, proszę się położyć. Umyjemy włoski, pewnie O, ważne. jaka woda fajna. Tak. Oczywiście, pewnie ważne to jest, żeby mieć dobre włosy, no bo jak ktoś by na przykład zrąbał, to by było naprawdę tragedia, No nie? właśnie, to jest jedyny moment w życiu, najważniejszy moment w moim życiu, ślub, tak? No muszę pójść na ślub, muszę wyglądać ekstra, po prostu bombastycznie muszę wyglądać na ślubie. Jak będę źle wyglądać, to wszyscy będą się ze mnie goście śmiać. Nie, ja rozumiem, dlatego to jest dobrze, pani trafiła, bo to jest najlepsze fryzjerstwo w ogóle na całym Brookhaven, więc naprawdę zachęcam. Dobra, niech pani teraz tu usiądzie na chwileczkę Na którym? i Na którym? niech pani sobie wybierze. A mi się podoba ten mi się podoba Dobra, dobrze, no. dobra. No i zaraz tutaj chwileczkę trzeba poczekać, niech pani zamknie oczy i ja Dobrze, tutaj dobrze. pozmieniam szybko ciach pach i już zaraz powinien być inny kolor. Ciach, 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 O, ciach. czuję właśnie, co się tutaj Tak, robi, tak. o. O. Dobrze, dobrze, no. I gdzie pan ma tutaj lustro? Gdzie jest jakieś lustro? Może pani najpierw zapłaci te 1500 robuxów, Tak, wtedy. właśnie biały kolor mi bardzo leży, na biały kolor mam nadzieję, że wygląda bardzo super, to już się test te poddaję. To jest Proszę, Jackie, Jackie, no. proszę. Dobrze, gdzie jest lustro, gdzie mogę zobaczyć? Jest, nie mogę się doczekać. Tutaj jest lustro. Tutaj, już patrzę. Tak? Ładny kolor, nie? Taki bardzo biały. Co pan mi zrobił? Czemu mam czarne włosy? Chciałam białe, chciałam nie, Ale to jest inny odcień białego, to jest taki nowoczesny biały, naprawdę to jest nowoczesny biały. nie. To jest to. Pozwę pana po prostu, pozwę pana. Pozwę pana. Miłego wesela życzę, naprawdę miłego wesela Nie, życzę. nie, co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię? Mi się zdaje, że ogólnie pierwszy klient był zadowolony. Tak naprawdę mi się zdaje, że zarobiłem już 1500 robuxów, więc naprawdę mogę dużo rzeczy kupić i mi się zdaje, że naprawdę był mega zadowolony. Ta pani uważam, że była mega zadowolona, że to tak naprawdę to był najlepszy fryzjer, jakikolwiek miała. O, kolejna, widzicie, jak tu idzie? Jak tu dobrze idzie? Kolejna osoba, nasi! Dzień doberek, witam Dzień bardzo dobry, dzień serdecznie. dobry. Co pani Yo, tutaj? yo. Ha, ja bym chciała, o tak, ja bym chciała ci pociąć końcóweczki takie, luźne końcóweczki, wie o co chodzi. Końcówki, Tak, końcówki, o tak. końcówki. Dobra, to niech pani tutaj na razie usiądzie, ja sobie tylko tutaj Dobrze, przygotuję dobrze. wszystko. Ja nie wierzę, końcówki obciąć. Ja nawet nie wiem, co to jest, ale mi się zdaje, że jak końcówki, że do końca włosy trzeba obciąć, więc pani chce na łyso?
No dobra, no jeżeli tak pani chce, no to tak zrobimy. Dobra, zapraszam tutaj właśnie tutaj do tego tutaj. Dobrze, no, a w ogóle czemu tak pani stwierdziła, że pani chce końcówki obciąć, bo to jest naprawdę duża rzecz, że ta końcówki obciąć, tak kurde. Tak jakoś, nie wiem, tak jakoś wie pan, tak jakoś mi się spodobały końcóweczki, dobrze, no. Dobra, ja dobra. Tak chciałam lepiej wyglądać. Dobra, no to niech pani zamknie oczy, ja tutaj wszystko pozrobię, chwileczkę. Czekajcie, muszę wstać na chwilkę, no. Dobra, obcinam tutaj ciach i zaraz pani właśnie powinna... O, ładnie końcóweczki obcięte, może pani otworzyć oczy? Nie, co pan zrobił? No, co to jest? Końcówki. Końcówki obcięte, no przecież to są końcówki obcięte. No, końcówki, nie. Do końca włosy nie, trzeba obciąć. Nie, źle się czuję. Nie, naprawdę mega... A zapłacić? Halo? O Jezu, nie, ja nie chcę płacić. Niech pani tutaj zapłaci. Ja nie wierzę. Pośle na pana zbirów. Dobra, niech pani pośle moje pieniądze, robuxy za to, że panią obcięłem końcówki. Nie wierzę, no obcięłem normalnie końcówki i ona jeszcze tutaj krzyczy, że jakieś końcówki źle obcięte i w ogóle normalnie końcówki obcięte. Jestem bardzo dobrym fryzjerem. Mi się zdaje, że w ogóle ja fryzjerem powinien zostać na zawsze, bo ogólnie nigdy w życiu tak dobrego fryzjera nie widzieliście. Jestem ciekaw, czy w ogóle spotkamy jeszcze jakąś kolejną osobę, bo naprawdę bym chciał zarobić kolejne robuxy, żeby mieć na fajne rzeczy. O nie, policja. Dobra, udaję, że jestem naprawdę fryzjerem. Dobra, uwaga. Witam, ja nic nie chciałem. Po co pan tutaj przyszedł, panie policjant? Ja przyszedłem fryzjera, wie pan, tutaj codziennie to sama fryzura. Znaczy ogólnie przyszedłem sobie właśnie podciąć trochę tej włosy, żeby trochę krótsze, wie pan. Trochę... Mam taką bardzo fajną brodę, ale tam nie zawsze brody nie ruszamy. Brody nie ruszamy, włosy tak. Krótko. Dobra, rozumiem. Tak. To będzie dla pana policjanta i w ogóle to będzie rabat, bo ostatnio właśnie mieliśmy osobę, którą zapłaciła aż 5000 robuxów. No, to bardzo dużo. A dla pana zrobimy rabat 1500 robuxów. Oj, dobrze. No, superacko. Dobra, niech pan usiądzie tutaj na chwilkę, ja tutaj przygotuję wszystko, żeby ten... Ja w sumie zapomniałem, co on tak naprawdę chciał i w ogóle ja myślałem, że to ktoś przyjechał, że przez to, że byli niezadowoleni klienci, ale jednak chyba są wszyscy zadowoleni, że przyjechali tutaj kolejny policjant, pan przyjechał. Mi się zdaje, że on w ogóle chciał być na łyso, no bo przecież policjant, co będzie miał takie długie włosy i wszystko, dobra. Obniemy go na łyso, brody też mu uwalimy na łyso, będzie super pięknie wyglądał. Dobra, zapraszam pana no, tutaj, dobrze, no tutaj. A może najpierw umyjemy włoski, co? Może umyjemy włoski? O, możemy, myślę. Zapraszam, dobra. Jak tam w ogóle służba ten? O, dobrze, ostatnio właśnie brukowałem 0 bandytów, coś spokojnie, nic się nie dzieje. No, to takie super, zwykłe sprawy, wie pan, jakiś kot usnął na drzewie. Albo, nie wiem, komuś tam coś ukradli, jakiś rower, zwyczajne po prostu rzeczy. Dobra, to zapraszam teraz tutaj do tego, no tutaj, usiąść sobie tutaj ładnie i to wszystko ogarniemy ładnie, pięknie. Dobra. Dobrze. Ja panu tak polecam tutaj tak naprawdę zamknąć oczki, zrelaksować się na chwileczkę, a ja tutaj oletnę pana tutaj jak pan chciał, bo ja tam pan... Czuję, że pan tutaj bardzo dobrze podstrzyga mnie. No oczywiście, będzie jak najlepiej, więc zachęcam tutaj już zamknąć oczy, już zaraz będzie wszystko ogarnięte, ładnie, pięknie, ciach, pan. Obcinamy to, obcinamy też to, i można otworzyć oczki, jak ładnie, pięknie. Podoba się? Może już pan zapłaci, co? Może, bo już czekamy, to w sumie niech pan zapłaci w sumie, nie? No bo tak naprawdę co zrobimy, no? Nie, co zrobimy? Ja myślę, że... Co pan? Co pan? Nie. Idzie pan ze mną. Dobra, no ale gdzie ja mam iść? Idzie pan ze mną. Nie, co to w ogóle było? To pan jest tym fryzjerem, o którym dostałem wezwania. Jakie wyzwania? Przecież jest bardzo... Dostaliśmy dużo skarg właśnie dzisiaj na jakąś fryzjera nowego, który co chwilę trzyma na wszystkim włosy. Nie, ja nie wierzę, ale mogę z panem iść, bo to jest pomyłka, nie, na pewno pomyłka. A podoba się fryzurka? Nie, no pachnę z żarta, nie fryzurka, proszę przydać się. Dobrze, że komisja jest przeciwko na lokalu, bo to byłby naprawdę dramat, nie. Ja nie wierzę. Przecież... Panu na pewno się podoba ta fryzurka, pan gada takie głupoty. Idziemy tutaj zwiedzać. Panu tak się podoba ta fryzurka, że aż pan chce zwiedzać ze mną w ogóle ten komisariat. O, tutaj cele, tutaj są bandyci.
stwierdzi. Czemu? A tak się panu spodoba, jak moja fryzurka mi się podoba. Tak się panu będzie podobać w tej więzieniu. Proszę bardzo, o, teraz nie. Musimy wezwać raport. O nie, chyba się nie udało. Ja myślałem, że zostanę najlepszym fryzjerem na świecie, a jednak zostałem w celi. No nie wierzę. Dobra, jeżeli będziecie chcieli więcej takich odcinków, to strzelcie łapkę w górę, suba na kanale. Dobrze. Nie chcę panu przerywać, bo zawsze podjął monolog pan do siebie, nie? Żeby coś, ale z niego nie ma. Nie wiem, tylko pan rozmawia. Proszę przebrać teraz ten strój więzienny, proszę za mną. Chciałam iść. Dobra, idę na przesłuchanie. Dobrze, słucham pana, więc tak. Od ilu pan pracuje jako fryzjer? Od tak naprawdę 2 miesięcy. Bardzo jestem dobrym fryzjerem. Myślę, że jestem najlepszym fryzjerem w mieście. I tak naprawdę dzięki temu, że ja tutaj powstałem, to ludzie oczywiście są coraz lepsi. Coraz lepiej się strzygą. Tak naprawdę wyglądają coraz lepiej. No zobacz pan, jak teraz pan wygląda. Dobrze, a nie taki zarośnięty policjant. Łysa pała. Nie aż tak. No przecież to wiesz, jest super fryzurka. Wie pan co? Jest naprawdę... Naprawdę jest super fryzurka. Mi się zdaje, że pan w ogóle... mi się zdaje, że ja muszę stąd i uciekać. Nie, uciekam stąd, uciekam. Na razie, trzymajcie się. Nie, już ja nigdy nie zostanę jednak tym fryzjerem, widzowie. No łączyla w ogóle, co jest grane? Uciekamy stąd, ja już nigdy nie zostanę tym fryzjerem, wiecie co? I to nie jest jednak dla mnie praca, ale mam pomysł na inną pracę. Zostanę trenerem reprezentacji Polski, bo oni sobie nie radzą, to zostanę trenerem reprezentacji Polski, ale to w następnym odcinku. I pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, dać łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć!